No siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka z TFT Challenge. No i dobra moi drodzy, jak widzicie jesteśmy już na karuzeli. No i co? Dzisiejszy challenge w zasadzie widzicie aktualnie na ekranie, ale ja jeszcze postaram wam się go wytłumaczyć. Dobra, mamy mieczyk, także elegancko. Challenge polega na tym, że w momencie, kiedy wybieramy jakiś augment, blokujemy sobie dany slot. Czyli jeżeli wybieramy augment pierwszy od lewej, no to następnego, jak przy wyborze następnego augmentu nie możemy wybrać pierwszego z lewej. Jeżeli wybierzemy później drugi ze środka, no to ostatni augment musimy wybrać z prawej strony po prostu, co nie? Na tym polega dzisiejsze wyzwanie. Moi drodzy, zostawcie łapkę w górę na wstępie tego filmu, oby on się nam jakoś fajnie udał. Dodatkowo, jeżeli nie subskrybujecie kanału, no to zasubskrybujcie, sprawdźcie opis, standardowo wszystko kurczę, to co zawsze, no i tyle. Lecimy. Co my możemy sobie tutaj zrobić, kurczę, mamy tą karmę, ale nie wiem, weźmy sobie Wladimirka, bo to są ewentualnie gwiezdni, to jest bardzo fajna taktyka. W aktualnej mecie po prostu pod ekonomię i smoki, ale zobaczymy co tutaj nam z tego wyjdzie. O kurczę, dwa razy Lux. Ojojoj, mamy też Jaxika, także jakby tutaj jakiś skarner wypadł. Oj, ja pierdziula, te. Nie no, takie rzeczy to tutaj trzeba brać. Wybaczcie widzowie, że kurczę, znowu ci gwiezdni. No ale spójrzcie, no Lux 2 na tym etapie gry, kurczę, no już grzechem byłoby tego nie wziąć. No i w ogóle mam nadzieję, że będę pamiętał, jakie augmenty wybierałem. Ja tutaj, nie wiem, nie mam przy sobie żadnej kartki, nie mam przy sobie żadnego długopisu, żeby w razie czego zapisać. Telefon też jest pod ładowarką, także no miejmy nadzieję, że nie zapomni mi się, co ja tam wybierałem. Dobra, pierwsze wzmocnienie, jeszcze możemy sobie tutaj... W sumie wiecie co, niech będzie z Real. Co my tutaj mamy? Na skrzydła gniewu mamy augment, mamy przygotowanie również. Kurczę, wszystkie słabe, wszystkie augmenty są słabe. Dobra, czyli co, pierwszy augment już rolka? No trudno, jak trzeba to trzeba. Troje to tłum. Myślę, że można coś takiego tutaj zaryzykować. Okej, kurczę, miałem nadzieję, że dropnie mi Sylas, ale niestety Sylasa nie dostałem. Także co, augment ze środka w tym momencie nam już wypada, ze środka już nie będziemy mogli nic innego wybrać. Wiecie co, ja chyba sprzedam po prostu te wszystkie tutaj rzeczy, tutaj możemy zrobić sobie coś takiego, no i jako tako mam nadzieję, że tutaj sobie poradzimy, no i że jakoś tutaj będziemy kurczę, no sobie powolutku do celu dążyć, co nie? Chyba, że w sumie zagrać by tak finalnie gwiezdnych, to też de facto nie byłoby głupie. Jeżeli byśmy mieli tylko dobry naprawdę drop pod tych gwiezdnych, to można też by spróbować właśnie coś takiego. Okej, także pierwsza przegrana. Kurde, szkoda, że te dwie postacie tam nie padły, bo to by naprawdę nam dużo pomogło. No ale trudno. Co my tutaj dostaniemy? Goldzik, tak? Okej, czyli w sumie mógłbym zrobić coś takiego i zaryzykować troszeczkę frontlane'em. Troszeczkę słabszy frontlane, ale mieć maga, nie? Możemy coś takiego spróbować. Tutaj jest Dragon Mancer. Kurczę, wysokie levele tutaj mają, w sensie mają polewelowane jednostki. Tutaj też jest gwiezdny. A tutaj gildia. No dobra, kurczę, oby jakoś tutaj to nam się udało. Trzeba, kurczę, tylko liczyć, że żaden fajny augment teraz się nie trafi na środkowej pozycji, bo tego augmentu już nie możemy wybrać. Ach, ten TFT Challenge, to jest po prostu crazy seria. No kurde, serio? Takie low, czemu to nie pada? Ja za dużo HP tracę, co to ma być? Tak to nie może wyglądać, że te jednostki, kurczę, przeżywają na 100 HP. Come on! Straszna lipa, jeżeli chodzi o ten pierwszy stage. Czy w zasadzie drugi.
Oho, tutaj w sklepiku nic nie ma, tutaj jest skarner. No dobra, chyba musimy zostawić tak jak jest, także lećmy do kolejnej walki po prostu. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej i straciliśmy 14 HP przez dwie rundy. Tutaj najprawdopodobniej również przegramy. No powiem wam szczerze, że słabo, strasznie słabo nam tutaj idzie. Żadnych jednostek nie jesteśmy w stanie zabić. Przecież ta Lux na poziomie drugim, ona jest tak słaba, ona nic nie robi. Nic nie robi. Trzeba jej jakiegoś Jewel Gauntleta tutaj zrobić. 22 HP przez 3 rundy pierwsze. Tragedia. My w ogóle, ja nie wiem, czy my jakąkolwiek jednostkę zabiliśmy w tej grze. Także naprawdę, no masakra, masakra po prostu. Ale dobra, widzę tutaj fajną rękawiczkę, także miejmy nadzieję, że ten Jewel Gauntlet tutaj coś zmieni, że to pozwoli nam tutaj chociaż coś, kurczę, żeby u naszych przeciwników padło. No bo że my tutaj, kurczę, bijemy, a tam wszyscy przeżywają, to jest po prostu jakiś żart. Tak nie może być, bo my tutaj skończymy na top 8 i będzie po challenge'u. Będzie po challenge'u. Niestety. Ale oby nie. Miejmy nadzieję, że jakoś tutaj środkujemy. No ale patrzcie, kurczę, przecież oni mają naprawdę wysokie levele. Ciężko będzie tutaj się odkuć. Dobra, mamy monetkę. Jewel Gauntleta robimy. I kurczę, kusi mnie nawet, żeby zrobić level up, szczerze mówiąc. No, lobby jest mega mocne. Niby to jest normal, ale naprawdę, co tu ludzie mają, to jest po prostu szok. Zróbmy level up i tyle. Niech będzie. Postarajmy się może tym razem coś tutaj, kurczę, poodejmować z tych naszych obrażeń. W sensie, że wiecie, że coś pozabijać i dostaniemy tych obrażeń mniej. O to mi oczywiście chodzi. No dobra, ten Jewel Gauntlet nieco zwiększył obrażenia, ale i tak naprawdę tutaj potrzeba kilka dobrych razy, żeby ta Lux cośkolwiek tutaj rozwaliła. 4 umiejętności jej to zajęło. No i kurczę, patrzcie, tutaj jednak wygrywamy, także szczerze mówiąc, troszeczkę mnie to smuci, bo nie będziemy mieli tutaj lustrika. A chciałbym mieć tutaj lustrik, szczerze mówiąc. No i co, kurczę. Szkoda, będzie trzeba teraz wygrywać. Co my tutaj mamy? Skarnero, tak? Iść pod tych gwiezdnych, czy nie iść pod tych gwiezdnych? To jest dobre pytanie. Jezu, ten w ogóle gościu, jaki jest potężny. Wow. Nie do wiary. Miejmy nadzieję, że trafimy na tego. Nie wiem, kurczę, czy iść po tych gwiezdnych. To jest, kurczę, zagwozdka. O nie, i trafiamy akurat na niego. No tragedia, gorzej być nie mogło. Gorzej być nie mogło po prostu. Ach, ta premia za dwójkę. No to czasami, jak widać, no jest broken. Chociaż czekajcie, może coś tutaj pozabijamy. Okej, jest w miarę git. Jakby Lux jeszcze tutaj coś podziałała. Ej, jest nice. Ej, my to wygramy chyba. Dobra, Lux. Wygraj to cię kupię. To będzie nagroda dla ciebie. Come on, dawaj, wierzę w ciebie. No i pięknie, dobra. To może rzeczywiście byśmy poszli w tych gwiezdnych. Tak wiecie. Finalnie. No zobaczymy. Tutaj mamy Nidaleczkę, także okej. Na razie zostawiamy, znaczy bierzemy coś takiego, ustawiamy się tak, no i Gites. Miejmy nadzieję, że coś tutaj fajnego nam dropnie. Co my byśmy chcieli? Nie wiem, może jakiś podkryta bardzo fajny byłby Infinity Edge, nie? Tylko że jeżeli byśmy później swapowali w smoki, to już tak niekoniecznie. Ale jakiś Serafin byłby spoko. Jest rękawiczka, ty. To jeszcze mieczyki, kurcze. Rzeczywiście będziemy mieli tego kryta tutaj na nią. Ty. O kurde. Widzowie. Dobra, to wiecie co? Ja chyba zostaję serio w tych gwiezdnych. Tak, myślę, że chyba serio sobie tutaj w nich zostanę do samego końca. No takie itemy na Lux i ogólnie całkiem spoko nam tutaj dropią. Na 6 levelu byśmy sobie się zatrzymali, zaczęli rolować.
No, widzowie, nie wiem, to chyba nie jest głupi pomysł. Wow, tutaj gościu, co ma z Reala, zaraz będzie mieć na trójce. No jest zagwozdka, ale bardzo mnie kusi. No ten zestaw itemów to jest perfekt, to są perfekt itemy na lux, także naprawdę no byłoby to spoko dobić sobie ją tutaj na trzeci level i zagrać ją finalnie. No ewentualnie te itemki na Aureliona też by były dobre. Ale nie wiem. Coś tak mi się wydaje, że chyba zostaniemy sobie w tych gwiezdnych na 90%. Na ten moment jest taki plan, dobra. A teraz, uwaga, przechodzimy do augmentu i środkowy został już wyłączony. Także, kurczę, oby to nie było coś dobrego. O, serce maga mamy zablokowane. Kurde, a byłoby to dobre. Oj, byłoby to dobre. No szkoda, szkoda straszna. Ach, tragedia. Ale w sumie to... 25 punktów zdrowia, 4 punkty obrażeń do ataku, 4 punkty mocy umiejętności. Jeżeli będziemy grali gwiezdnych, to na pewno jakby no, na ławce będą oni stać długo, zanim wbiją się na trzecie poziomy. Także w sumie wezmę to. I co ja bym tutaj chciał? Czy już bym chciał wchodzić w level? 12 golda by mnie to kosztowało. A może jakaś lekka roleczka tutaj, po tych gwiezdnych, na tym etapie? Oj, tragicznie, czemu to już nie dropi? O kurka wodna, niedobrze to wyglądało. Oby ta rolka lepiej siadała później. Ojejku, ale te kryty są piękne, tylko żeby frontlane wytrzymywał, nie? To jest właśnie kluczowa sprawa. Aha, i dobra. Prawy augment jest zajęty, także ostatnie wzmocnienie, jakie wybierzemy, będzie ze strony jakby no, lewej po prostu, nie? Należy o tym pamiętać. Tutaj w ogóle ta przegrana, taki unlock, że masakra. Dobra, jest Lux kolejna. To jest fajne. No i coś może by się tutaj zlevelowało. Dobra, okej. Mamy Nidalkę na drugi, także zaraz sobie ją dorzucimy. No i zobaczmy, na koło możemy grać. Co? Gościu ma Asola. Rekombulator. Boże, jak ja tego nienawidzę. To jest coś po prostu... Ach, okropnego. Dobra, nie wiem, ustawmy się może tak, bo tutaj widziałem, że może na nas ta skakać Kiana. Ale trafiamy na gościa. W zasadzie co on tutaj gra? Spójrzmy sobie na niego. On gra 4 razy Mirage. Mirage jest pod zaklęcie błyskawicy, czyli dostajecie moc umiejętności za autoataki. No i ma jeszcze osiłka wojownika, strażnika, łuskobójcy. Okej, no taka kompozycja całkiem w sumie w porządku. Lux, dawaj, odpal się jeszcze, pozabijaj coś. Kurczę, no jakby jeszcze raz skastowała tego spela. A, byłoby dużo lepiej. 64 HP, no powiem wam szczerze, nie jest zbyt dobrze. Nie jest zbyt dobrze. No a tutaj gościu wygrywa, nie? Ciężko, żeby przegrywał, kurczę, z Aurelionem na stage'u trzecim. Dobra, coś pod tanka by się przydało. O, jest Syla z paskiem, ty, to by było Gites. Gites, dobra, biorę to. I Sylasa sobie tutaj wrzucimy zamiast Jaxa. Będziemy mogli wywalić talię, no i zrobimy sobie tutaj 5 już chyba gwiezdnych, co nie? To będzie nam dawało... plus 30 punktów mocy umiejętności, także to się bardzo przyda. Nasza Lux będzie robiła jeszcze potężniejsze obrażenia. No i zaczniemy rolować sobie tą Lux. Jeszcze 4 sztuki tej jednostki i będziemy ją mieć tutaj już na poziomie trzecim. Także dobrze, moi drodzy, robimy coś takiego. Tego Jaxika oczywiście sobie kupujemy. Cyk, cyk, no i cyk. I mamy 5 gwiezdnych, 3 magów, 2 osiłków. No i ekstra. Teraz możemy sobie odpalić rolkę. Coś tu popróbować, powyciągać. Dobra, jest jakaś Lux, to jest spoko. I tutaj już nic nie ma. No dobra, zobaczmy, jak to się będzie sprawować. Kurczę, niestety gramy na Aureliona. Ale w sumie nasza Lux powinna tutaj naprawdę fajne obrażenia mu zadać i dosyć szybko powinien być on wyeliminowany, co? Dobra, jeszcze raz, odpal szybciutko. A i ten cecek od...
od Varusa, średni. No ale dobra, wygrywamy z nim, także traci on win streak. No i super. Nasza Lux tutaj pięknie pocisnęła. Zaraz sobie spróbujemy tutaj na trójeczkę zrobić. O, jest kolejny upgrade'ik, cyk, cyk. Troszeczkę golda wpada. No i co, rolka. Powyciągajmy może te dwójki, żeby zwiększyć sobie szansę. O, właśnie tak, o to chodzi. No i to na tyle w sumie, także na koło my teraz możemy grać. Gildia Mirage. No nie, no nie, gościu gra w gwiezdnych. Gościu gra w gwiezdnych, tutaj finalnie ich zostawia. Ja pierdziula, ja miałem nadzieję, że on będzie pivotować w coś innego, a on takie rzeczy tutaj hituje. Ojojoj, widzowie, no niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Miejmy nadzieję tylko, że szybciutko uda nam się zdobyć tą Lux na poziom trzeci. No i wtedy rzeczywiście moglibyśmy i tak mieć przewagę. No bo jak widzicie, kurczę, on ma tutaj trzecie poziomy niby, ale Lux robi na tyle fajne obrażenia, że prawie, prawie z nim wygrywamy. No nie wygramy tutaj tego, bo ten jak nam przywali z tej swojej umiejętności, to jest tragedia. Ale było blisko, nie? Było blisko, także jak my tutaj dorolujemy sobie naszą Lux, to powinno być gites. Naprawdę powinno być go git. Także dobra. Próbujmy dalej. Niestety tutaj już sobie nic nie kupimy, żeby zwiększyć sobie szansę. Jest Sylas 2, okej, okay, nice. To na pewno się przyda, bo on będzie naszym głównym tankiem. No i zobaczmy. Jeszcze dwóch skarnerów nam brakuje w ogóle. To też fajnie byłoby wydropić. No i dwie Lux, nie? O. Szybko poszło. Dobra, nice. Jedna Lux. Ej, git. Okej, okay, najsik nam to tutaj wyszło. Mamy też Champion Duplikator. Mamy kolejnego Needlessa, także to ewentualnie mogłyby być itemki na tego. Mówcie mi szybko, na Aureliona. Dobra, a coś jeszcze tutaj z tych gwiezdnych hitniemy, czy nie za bardzo? Jakieś pojedyncze sztuki nam tutaj dropią, ale no... Taki Skarner na przykład stoi cały czas, nie? Dobra, zobaczmy, jak będą wyglądały te obrażenia od tej Lux, bo powinno być naprawdę przednio. No powinna ona tutaj kosić totalnie przeciwników swych. No frontlane troszeczkę u nas nie domaga. No ale okej. Okay. Obrażenia od Lux wynagradzają, bo ona tutaj praktycznie one-shotuje. No i uwaga, jaki augment ostatni? Pamiętajcie, tylko i wyłącznie lewa strona jest teraz do wyboru. Ajajaj, oby to było coś dobrego, bo już nie mamy wyboru. W sumie wszystkie są słabe. Z ponad 1800 zdrowia. Ej, to w sumie? W sumie Worf. No bo tutaj wszyscy z sąsiadów... Czekajcie, twoje jednostki, które zaczynają walkę obok jednostki? No tak. No to na przykład tutaj wszyscy stoją. I tutaj wszyscy też stoją. Dobra, gites. Wszyscy będą dostawać 18% mniej obrażeń. To jest naprawdę, naprawdę duża różnica. Jakby nie patrzeć, także git. Wiecie co, nie szukam tego. Nie szukam tego, po prostu odpuszczam, bo to nie dropi. Chodźmy może, nie wiem, chociażby po tego Varusa albo po Asola jakiegoś. I może się uda coś złapać na późniejszych levelach. No bo szukam tego Skarnera, ale zupełnie nic, nie? Także wydaje mi się, że nie warto. Tutaj jest Gildyjna Deja. Także zobaczmy, czy uda nam się na tego gościa wygrać. Ojojoj, nasz frontlane już w zasadzie nie ma go. No Lux, odpal jeszcze coś, może tutaj, może kogoś pozabijasz? Niestety. 46 HP, moi drodzy, nie jest kolorowo, naprawdę nie jest kolorowo. Co my byśmy mogli tutaj dorzucić? Jakiegoś zmiennokształtnego? Jakiś Gnaro tutaj jakby dropnął? O, mogłoby być spoko. Jest Lux, tylko no Lux już mamy. Także co, lecimy w level i lecimy chyba do kolejnej walki, moi drodzy. Dobra, ja tutaj się jeszcze przestawiłem na drugą stronę, bo myślałem, że będę grać na kogoś innego, ale dobra, zobaczmy.
Tutaj w sumie to ustawienie i tak jakoś najgorzej nie wygląda. Ta Lux całkiem spoko używa tej swojej umiejętności. Znaczy mogłoby być lepiej, no ale nie jest najgorzej, nie? O to mi chodzi. Dobra, dawaj Lux. No kurczę, widzicie to? Na takim low zostają te niektóre jednostki, że czasami normalnie aż mi się płakać chce. 39 HP, moi drodzy. Kurczę, no jest lipa. Jest lipa, jesteśmy na ostatniej pozycji. Nic nam tutaj, kurczę, nie idzie. Nic a nic. Mamy Needlessa, ale co do tego Needlessa? Nic tutaj nie zdołamy zrobić. Pasek po prostu kolejny. Weźmy pasek. Niby dostajemy te 18% mniej obrażeń, a i tak straszne buły obrywamy. A ten gościu z gwiezdnymi na pierwszej pozycji, co ciekawe. I on gra właśnie pod tych zmiennokształtnych, jeszcze ostatni augment. Ojejku, ciężko będzie. Już na 39 HP to może być naprawdę lipa. Dobra, w sumie można dorzucić sobie coś takiego. Chyba, że Gnara. Ale nie, niech ona nas tutaj leczy. Niech będzie jakiś to dodatkowy taki bonus, że tak powiem. I teraz pytanie, na kogo trafimy? Chyba ja się przestawię na tą stronę. Także spróbujmy, zobaczmy jak to wyjdzie, na kogo tutaj trafimy. A to Lux w ogóle można sprzedać. Nie zauważyłem jej wcześniej. No i okej, dobra decyzja, bo gramy na tego gościa z Asolem, także miejmy nadzieję, że uda nam się z nim wygrać. On ma 4 szepty, 4 smoki, 3 migoczące łuski, 3 nefrytowych, 3 gwiezdnych i 2 osiłków. Dobra, nie wygląda to najgorzej, nie wygląda to źle. Tylko tego Aureliona trzeba tam... Okej, idealnie. W punkt. W ostatniej chwili został wyeliminowany gościu. Znaczy gościu, no ten Aurelion, nie? O to mi chodzi. Dobra, także cyk, tutaj wygrywamy akurat z gościem. Elegancko, jakbyśmy dostali tego Aureliona, to by bardzo, bardzo nam pomogło. Tylko, że będzie ciężko o niego. Dobra, i co dalej? Wydaje mi się, że w level... Jeszcze trzeba tutaj szukać jakiegoś zmiennokształtnego. Bardzo fajnie by było sobie dorzucić. Na kogo teraz możemy grać? Tutaj jest Deja niby. Deja vu? Okej, git, że zostawiłem takie ustawienie. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie z nim wygrać. On jest na win streaku, no i to jest ten... O Jezu, jaki ma on attack speed, wow! O kurde, to ja się nie dziwię, czemu on tak wygrywa. Co za attack speed, co za gościu w ogóle posrany. Jo, bo on ma przez ten augment i przez ten jeszcze. Ja pierdziele, ale nawala. No, nieźle tutaj się zbudował, nieźle się zbudował. Tutaj chyba niestety... gościu wygrał sobie gierkę. Co możemy wziąć? To jest słaby zestaw, to też. Jakby tego Infinity Edge'a przekuć, to może coś z tego fajnego wyjść. Spróbujmy sobie coś tutaj takiego pokminić. W ogóle jest Nomzi w maga też. To ciekawe. Przekujmy. Morello. Okej. Okay. Nice. Może być. I wiecie co? Ja bym sobie wbił 8 level. Zrobił coś takiego. Tutaj Sunfire. I co? I szukamy Asola teraz? Postarajmy się. Może go znaleźć. Aurelioniku, proszę, dropnij mi gdzieś tutaj. Jest dla mnie bardzo ważny. Oj, nie ma nic. Nie ma nic. Lipa. No ale zobaczmy, może na tych 5 magach to rzeczywiście tutaj będziemy w stanie coś powygrywać. Ten tutaj jeszcze będzie podpalał. Coś... Aha, chciałem powiedzieć, że coś od siebie dołoży. No to właśnie dołożył, nie? Normalnie tyle obrażeń, że... Kurde, masakra. Ale dobra, wygraliśmy. Najprawdopodobniej, okej.
Także może na 5 magach by zostać. Znaczy na pewno zostaniemy na 5 magach, póki nie hitniemy Aureliona, co nie? O, jest zmiennokształtny, proszę bardzo. Możemy go wziąć od biedy. Dobra, teraz wolę to. Jest Aurelion. Jest Aurelion, dobra. Let's go. Let's go. Spróbujmy coś z tego. Jakby jeszcze jeden nam dropnął, o kurde, ale to by było OP. No i dobra, to tyle. To tyle na tą chwilę. Miejmy nadzieję, że będziemy w stanie wygrywać. Niestety nie wiem, na kogo będę grać i nie ustawiłem się. No, powiedzmy, że teraz mamy 75 punktów mocy umiejętności. No miejmy nadzieję, że ten Aurelion tutaj naprawdę zrobi obrażenia dzięki swoim przedmiotom i dzięki tym dodatkowym apekom. No i Frontlane. Frontlane musi tam, kurczę, chwilkę wytrzymywać. Okej, nie jest źle, tylko kurczę, misujemy i umiejętności. Ta Lux zmisowała dużo umiejętności, niestety. 17 HP, moi drodzy, 17 HP. Ostatni gwizdek, ostatni. Tutaj mamy Golda. Jeden Aurelion. Jakby nam tutaj dropnął jeden Aurelion. No nie ma go, kurde, a mam ten champion duplikator. Byśmy sobie go wbili tutaj bez problemu na drugi poziom. I to by naprawdę nam mocno, mocno pomogło. Dobra, ja się chyba przestawię. Coś w tym stylu zrobię. Niech będzie. Zobaczmy może teraz. Ten Skarner jeszcze jest na dwójce, także coś może to zmieni. Ten gościu gra Dragon Mancerów i migoczącą łuskę. No to zobaczmy. Wydaje mi się, że powinniśmy tutaj wygrać bez większych problemów, szczerze mówiąc. Okej, ładne one-shoty lecą od Lux. No i dobrze. Mamy to. Czy to będzie eliminacja w ogóle? Uwaga, tak jest. Jest to eliminacja. Dobra, mamy szansę tutaj na zrobienie top 4. Jest! Smoki! Smoki! Tak jest! Gdzie jest Aurelion? To jest Aurelion, nie? Żeby nie pomylić za Oshinem, bo to byłby przypał mega. Nice, dobra, Aurelion 2 może odda tutaj. Oh fuck. Ale karuzelka nam się dropnęła, ale karuzelka nam dropnęła, oby to oddało. Bo jak, no, gierka nam w tym momencie daje takie szanse, no i po prostu niemożliwością byłoby teraz tego nie wykorzystać. Ale jeszcze spróbujmy tutaj coś podrolować. Ole lipa, jest Sylas, ale nie, nie, nie. Dobra. Aż tak jak mówiłem, tutaj champion duplikator spuszczamy. No i mamy go na dwójce. Może to nam tutaj pomoże. Dobra, cyk, niech będzie coś takiego. Okej, git jest ustawienie. A ten gościu to jest ten. Wysłannik smoków, migocząca łuska, lagunowy osiłek, strażnik. Taki miks straszny on gra. O kurde, ale się szybko przebił przez nasz front lane. Oj, jest ciężko, widzowie. No, nasz front lane tutaj totalną lipę odwalił. W sensie, no, nie wytrzymał, nie? Duże obrażenia gościu ma. Ale dobra, to i tak się powinno udać, syk. To jest eliminacja? Oby. Ach, 1 HP, szkoda, że ten wygrał. Bo byśmy już mieli niemalże gwarantowane czwarte miejsce. QSS. QSS. Na kogo QSS-a mogę dać? Jest Aoshin. O kurczę, dwa razy Shyvana. Nieźle. QSS. No nie wiem, niech będzie. Załóżmy tutaj, to jest 20% dodatkowej prędkości ataku, także na pewno się przyda. No i wydaje mi się, że ustawienie jest git. Ach, gramy na tego, kurczę. No ale dobra. Zobaczmy. O no nie, jeszcze taki Jana tutaj zaczęła bić. Na tej stronie. Niedobrze. Ale nie przejmujmy się, bo tutaj powinno się... O nie, Lux spadła. O kurde. Odpal shielda, Sylas, Sylas, odpal shielda. Na farcie. Na totalnym farcie. Gościa wyeliminowaliśmy.
Dobra, mamy top 4, także challenge można uznać za udany, ale naprawdę, co za emocje tu są pod koniec, to jest w ogóle hit, nie? Zephyr mamy jeszcze, okej. Jakby te tutaj jednostki udało nam się dorolować jeszcze, to by było fenomenalnie. Jeszcze pytanie, na kogo tutaj teraz trafimy? Ten gościu w zasadzie i tak jest mega mocny, taki Yone. Na trójeczce z wojownikiem. Ajajaj, zobaczymy, jeszcze Zephyrka teraz będziemy mieć, także fajnie będziemy musieli tutaj w kogoś celować. Będziemy mogli kogoś ustrzelić, że to też może nam pomóc. No i dobra, coś tu się może jeszcze... Okej. O kurka, wodna, kolejny Aurelion. Dobra, można go wziąć, ale raczej to nie ma większego znaczenia. Dobra, będziemy grać na tego. Także ustawmy się w ten sposób. Zróbmy coś takiego. I gdzie on jest ustawiony? Jakoś tutaj? O nie, chyba źle się ustawiłem. Wladimira mu podrzucam, a powinienem podrzucać mu Nidalkę. Szkoda wielka, no ale zobaczmy. Może jakimś cudem się uda. Może jakimś cudem wytrzymajcie jeszcze chwilkę. Okej, fajne eliminacje poszły. No ale to na tyle chyba, co? Przeżyjemy? 3 HP, okej, żyjemy jakoś. Tutaj gościu odpada, także mamy top 3 w tej gierce. Dobra, mamy kuleczkę jeszcze. Needless. Wiecie co? Zrobiłbym... coś takiego, szczerze mówiąc. Kurde, no nic nie mogę tutaj hitnąć. No kurde, wszystko mi pokradli, gnojki. Dobra, cyk. Podrzucamy mu derze i to mnie cieszy. On w ogóle jest na win streaku, on nawet wygrywa z tym gościem. A zobaczmy w sumie, kto teraz wygra. Czy ten z pierwszej pozycji, czy ten gościu na win streaku? Ciekawe. Dobra, my tutaj powinniśmy wygrać, co? Czy nie? Mam nadzieję, że wygramy. Ta derza tutaj naprawdę robi obrażenia, ale... powinna zaraz paść. No nie, Lux misuje umiejętności i przegrywam przez to. No tragedia, masakra. Ale wygrał gościu na win streaku, także moi co? Moi drodzy, kończymy na trzecim miejscu ten challenge. No mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to łapka w górę, subskrypcja. Piszcie koniecznie w komentarzach kolejne pomysły na challenge i widzimy się następnym razem. Elo!